Tym odcinkiem na kanale Kryminalne Opowieści Świat rozpoczynamy cykl Służby Specjalne na Świecie i kontynuujemy wątek, który poruszyliśmy ostatnio na naszym drugim kanale Kryminalne Opowieści Historia. Mówiliśmy tam o działalności Komitetu Bezpieczeństwa Państwa przy Radzie Ministrów ZSRR, czyli KGB, jednej ze służb specjalnych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tu skupimy się na FSB, a więc Federalnej Służbie Bezpieczeństwa, która jako kontynuatorka KGB działa do dziś w Rosji. Niedawno na kanale Podejrzani zajęliśmy się natomiast rosyjskimi szpiegami w Polsce. O wydarzeniach, które bezpośrednio poprzedziły przekształcenie radzieckiego KGB w kilka różnych służb Rosji, w tym w Federalną Służbę Kontrwywiadowczą, od 1995 roku znaną już jako Federalna Służba Bezpieczeństwa, w skrócie FSB, częściowo wspominaliśmy w odcinku dotyczącym właśnie KGB na kanale Kryminalne Opowieści Historia. To po omawianym tam nieudanym puczu Janajewa z sierpnia 1991 roku, mającym na celu odsunięcie od władzy Michaiła Gorbaczowa i zapobieżenie upadkowi komunizmu, osiągnięto zupełnie odwrotny efekt. 8 grudnia 1991 roku zawarto tzw. Porozumienie Białowieskie, na mocy którego powstała Wspólnota Niepodległych Państw, składająca się w większości z byłych republik wchodzących w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, w tym z Białorusi i Ukrainy, które uchwaliły deklarację niepodległości już pod koniec sierpnia 1991 roku. Porozumienie Białowieskie z punktu widzenia prawa było nielegalne, tym bardziej, że przywódcą całego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich był Michaił Gorbaczow, a podpisujący porozumienie ze strony rosyjskiej Borys Jelcyn jedynie prezydentem Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej, wchodzącej w skład ZSRR. Niemniej jednak porozumienie zakładało, że trawiony kryzysem gospodarczym ZSRR przestaje istnieć, a w jego miejsce powstaje Wspólnota Niepodległych Państw, a jednym z nich miała być Rosja. Pomimo protestów Gorbaczowa, WNP utrzymało się, a z czasem dołączyły do niego republiki części azjatyckiej byłego ZSRR, m.in. Kazachstan, Kirgistan czy Uzbekistan. W 1993 roku do wspólnoty dołączyła Gruzja, natomiast nie zdecydowały się na to Litwa, Łotwa i Estonia, dziś należące do Unii Europejskiej. Pucz Janajewa i zbliżający się wielkimi krokami upadek ZSRR pociągnęły za sobą szereg konsekwencji, także na gruncie funkcjonowania instytucji państwowych, co nie ominęło służb specjalnych. I tak w listopadzie 1991 roku KGB zlikwidowano, zaś dekretem prezydenta Borysa Jelcyna z 19 grudnia 1991 roku utworzono w to miejsce Ministerstwo Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jego pierwszym szefem mianowano generała armii Wiktora Barannikowa, wcześniej radzieckiego ministra spraw wewnętrznych. Utrzymał on to stanowisko do 1993 roku, kiedy to zastąpił go Nikołaj Gołuszko, generał pułkownik dawniej kierujący KGB w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, a dalej Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Był też wiceministrem bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, by potem stanąć na czele Federalnej Służby Kontrwywiadu, FSK, do roku 1994. Ministerstwo Bezpieczeństwa składało się z dwóch podstawowych służb: Federalnej Agencji Bezpieczeństwa, AFB, i Służby Wywiadu Zagranicznego. Był to bezpośredni podział dawnego KGB. Ministerstwo w takiej formie funkcjonowało do grudnia 1993 roku, kiedy to je rozwiązano, a Federalną Agencję Bezpieczeństwa przekształcono w Federalną Służbę Kontrwywiadu ze wspomnianym już Nikołajem Gołuszko jako szefem. Do zadań FSK zaliczano przede wszystkim ujawnianie i likwidowanie przypadków gromadzenia informacji przez obce służby oraz zwalczanie prób naruszenia porządku konstytucyjnego, suwerenności i integracji Federacji Rosyjskiej. Na tym nie koniec zmian. 3 kwietnia 1995 roku ustawą o organach Federalnej Służby Bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej FSK stało się znaną do dziś Federalną Służbą Bezpieczeństwa, FSB. W praktyce
niosło to za sobą znaczne rozszerzenie zadań i uprawnień tej służby. Rzecz w tym, że szef FSB stał się ministrem w stopniu generała armii. Funkcjonariusze mogli prowadzić operacje wywiadowcze, a także chronić wybranych obywateli oraz przedsiębiorstwa rosyjskie poza granicami kraju. Co więcej, mieli prawo do dokonywania zatrzymań, aresztowań, a także wstępu na teren prywatny bez nakazu sądowego, jeśli posiadaliby wystarczające dowody na fakt popełnienia przestępstwa. FSB mogło tworzyć jednostki specjalne i używać broni palnej. Zasady funkcjonowania FSB uściślił dekret numer 633 prezydenta Borysa Jelcyna z dnia 23 czerwca 1995 roku. To tym dekretem nadano Federalnej Służbie Bezpieczeństwa uprawnienia do przeprowadzania prac kryptograficznych. Szef FSB zyskał aż 8 zastępców. Byli to m.in. dyrektorzy departamentów, dyrektoriatów i specjalnego wydziału zajmującego się stołecznym okręgiem moskiewskim. Nowym szefem FSB został generał pułkownik Michał Barsukow, awansowany tym samym na generała armii. Wcześniej służący od 1964 roku w KGB, a od 1992 roku kierujący ochroną Kremla. W 1996 roku FSB zaczęła korzystać z systemu wywiadu telekomunikacyjnego SORM, który przechodził potem reformy w latach 1998 i 2015. System ten to system operacyjno-poszukiwawczy wydarzeń, który monitoruje w niemal nieograniczony sposób aktywność telefoniczną i internetową. Jego amerykański odpowiednik to globalny system Echelon, zarządzany przez służbę wywiadu NSA. Od strony praktycznej FSB do dziś dysponuje prawem do podsłuchiwania obywateli, a od roku 2010 nawet wezwaniem na przesłuchanie, które zwykle pełni rolę ostrzeżenia przed dalszymi czynnościami, włączając w to przedstawienie zarzutów dotyczących dla przykładu prowadzenia nielegalnej działalności politycznej. To rozwiązanie łudząco przypomina zapisy dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z grudnia 1972 roku, w którym ustalono zasady stosowania ostrzeżenia jako środka zapobiegawczego wobec osób dopuszczających się działań antyspołecznych i godzących w bezpieczeństwo państwa. Wracając jednak do tego, co po kolei działo się w kontekście FSB. W czerwcu 1996 roku Borys Jelcyn zdymisjonował generała Barsukowa, którego jako pełniący obowiązki szefa, a później szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa, zastąpił Nikołaj Kowalow. Kowalow również miał przeszłość w KGB, a po kierowaniu FSB został w latach 2000-2019, aż do śmierci, deputowanym do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, czyli tamtejszego parlamentu. W maju 1997 roku, kiedy w służbie pracowało 80 tysięcy osób, przeprowadzono reformy tej instytucji. Podział na 5 departamentów i 6 zarządów, co utrzymało się do dziś. Następcą Kowalowa w latach 1998-1999 został Władimir Putin, o którego przeszłości w KGB mówiliśmy na kanale Kryminalne Opowieści Historia. Bezpośrednio po kierowaniu FSB Putin objął urząd premiera, a dalej prezydenta Rosji, trwając u władzy do czasów obecnych. Po Putinie Federalną Służbą Bezpieczeństwa kierował przez długi czas, bo od sierpnia 1999 do maja 2008 roku, Nikołaj Patruszew, związany rzecz jasna w radzieckiej Rosji z KGB. To za jego kadencji doszło do najgłośniejszych wydarzeń, w tym zabójstw związanych z Federalną Służbą Bezpieczeństwa w tle. Od 4 do 16 września 1999 roku doszło do 4 zamachów bombowych w budynkach mieszkalnych w różnych miastach na terenie Rosji. Bujnaksku, Moskwie oraz Wołgodońsku. Zginęło w nich niemal 300 osób. Władze rosyjskie, w tym Władimir Putin, oskarżały o te ataki czeczeńskich separatystów, na czele z ukrywającym się do dziś Aczermezem Goczijajewem, najpewniej niesłusznie. Niewiele później wydano rozkaz wejścia wojsk rosyjskich do Dagestanu.
Zamachy tym samym stały się bezpośrednim pretekstem do rozpoczęcia tzw. II wojny czeczeńskiej z lat 1999-2009. Agenci FSB odegrali w niej dużą rolę, podobnie jak w czasie innych konfliktów zbrojnych, w które zaangażowana była lub jest Rosja. Tyczy się to także trwającej obecnie wojny na terenie Ukrainy. Działania służb przyjmują w tym przypadku formę wojny informacyjnej, bazującej na szerzeniu propagandy i dezinformacji. W 2003 roku zastępca redaktora naczelnego opozycyjnej Nowej Gazety, Jurij Szczekocikin, prowadził śledztwo dziennikarskie w sprawie sieci sklepów meblowych Trikata, która miała uchylać się od opłat celnych liczonych w milionach dolarów. Udziałowcami sieci były spółki należące do ojca Jurija Zaostrowcewa, wiceszefa FSB. W lipcu 2003 roku nagle Szczekocikin zapadł na tajemniczą chorobę, która spowodowała u niego ułuszczenie się skóry, a potem obrzęk płuc i mózgu. Podejrzewano otrucie, ale lekarze zasłaniali się tajemnicą lekarską. W latach 2004-2005 agenci FSB z Kaliningradu mieli uczestniczyć w gangu dokonującym uprowadzeń i wymuszeń. Jeden z nich przyznał się nawet do zabójstwa znanego lokalnego biznesmena, co miał mu zlecić szef Wydziału Antyterrorystycznego FSB w Kaliningradzie. W sprawie nie wszczęto żadnego śledztwa. Kolejnym istotnym zdarzeniem w okresie kierownictwa Patruszewa w FSB była śmierć Anny Politkowskiej, rosyjskiej niezależnej dziennikarki pochodzenia ukraińskiego, która choć urodziła się w Stanach Zjednoczonych i uzyskała nawet po latach obywatelstwo amerykańskie, przyjechała do Moskwy, gdzie pisała m.in. dla opozycyjnej Nowej Gazety. Otwarcie krytykowała politykę Putina, Ramzana Kadyrowa i prowadzenie wojny czeczeńskiej. Dziennikarka wielokrotnie otrzymywała groźby. 7 października 2006 roku znaleziono ją zastrzeloną w windzie bloku przy ulicy Leśnej 8/12 nieopodal dworca białoruskiego w Moskwie, gdzie mieszkała. Na miejscu zabezpieczono pistolet, z którego oddano strzały i łuski. Za dokonanie zabójstwa w grudniu 2012 roku skazano na 11 lat w kolonii karnej Dmitrija Pawluczenkowa, byłego funkcjonariusza policji. Powszechnie uważa się, że Politkowska zginęła na zlecenie polityczne i mogło za tym stać FSB. Tę tezę zdaje się potwierdzać jeszcze kilka zgonów. W tym ten z listopada 2006 roku Aleksandra Litwinienki, byłego podpułkownika KGB i późniejszego FSB, który również krytykował rządy Putina, szczególnie w kontekście wojny czeczeńskiej. Zanim Litwinienko zmarł, w 1998 roku ujawnił, że wydano mu rozkaz sprzeczny z prawem. Miał wraz z innymi agentami zabić Borysa Bieryzowskiego, rosyjskiego doktora nauk matematyczno-fizycznych, członka Rosyjskiej Akademii Nauk i polityka, zaliczanego do grona oligarchów oraz tzw. rodziny kremlowskiej, jako zaufany człowiek prezydenta Rosji Borysa Jelcyna w latach 90. Finansował on jego kampanię wyborczą, a w 1997 roku, według magazynu Forbes, posiadał majątek szacowany na 3 miliardy dolarów. Po dojściu do władzy Putina, Bieryzowski skonfliktował się z nim i w 2001 roku emigrował do Wielkiej Brytanii. Dwa lata później oficjalnie zmienił dane na Płaton Jelenin. W listopadzie 2007 roku rosyjski sąd zaocznie skazał go na 6 lat więzienia w kolonii karnej. Co ciekawe, niemal po takim czasie, w marcu 2013 roku, Bieryzowski zmarł w swoim domu we wsi Suning Hill, niespełna 40 km od Londynu. Oficjalnie przyczyną zgonu było powieszenie. Dawny oligarcha miał wpaść w kłopoty finansowe i chorować na depresję, a nawet powiedzieć jednemu z brytyjskich dziennikarzy, że stracił sens życia. Budziło to wątpliwości o tyle, że na przestrzeni zaledwie 5 lat w tej samej okolicy zmarło jeszcze co najmniej 2 opozycyjnych oligarchów. Mowa o Gruzinie Badrim Patarakaszwili, który już w latach 90. aktywnie działał w Moskwie. Współpracował z Bieryzowskim. A w styczniu 2008 roku startował w wyborach na prezydenta Gruzji. Nieco ponad miesiąc później zmarł w Londynie. W 2012 roku jego los podzielił Aleksandr Pierypliczny,
który rozpoczął współpracę ze służbami z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, ujawniając dokumenty dotyczące korupcji i prania brudnych pieniędzy na najwyższych szczeblach władz rosyjskich, a także wśród powiązanych z nimi oligarchów. Pierieplicznij został znaleziony martwy przed swoim domem w hrabstwie Surrey, gdzie mieszkał po tym, jak otrzymał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci było otrucie. Po wyznaniu Litwinienki na temat rozkazu zabójstwa Biryzowskiego, agenta FSB aresztowano. Został uniewinniony, a potem ponownie zatrzymany przez swoich dawnych mocodawców, czyli właśnie Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Tym razem znów go nie skazano. Po odzyskaniu wolności władze wszczęły wobec niego kolejne śledztwo, w związku z czym postanowił opuścić kraj. W 2001 roku Litwinienko uzyskał azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. Dysponował dowodami w postaci dokumentów i nagrań kompromitujących Federalną Służbę Bezpieczeństwa oraz prezydenta Władimira Putina. W związku z tym trafił na listę zbiegów. Właśnie w 2001 roku opublikował z mieszkającym w Stanach Zjednoczonych historykiem Jurijem Fielsztyńskim książkę Wysadzić Rosję, w której zasugerował, jakoby wspomniane już zamachy bombowe z 1999 roku zorganizowało FSB, aby stworzyć pretekst do wojny czeczeńskiej. Rok później wydał książkę Przestępcy z Łubianki. Łubianka to gmach będący siedzibą FSB, a dawniej KGB w Moskwie, w której dowodził, że służba ta stała się mafią dokonującą uprowadzeń i zabójstw na zlecenie. 1 listopada 2006 roku Litwinienko zajmował się sprawą śmierci Anny Politkowskiej. Nagle źle się poczuł, a objawy wskazywały na zatrucie. Tego dnia były agent jadł na lunch sushi w restauracji Itsu w Londynie ze swoim znajomym z Włoch, prawnikiem Mario Scarmellą, członkiem tzw. komisji Mitrohina, która badała szpiegostwo we włoskich kręgach politycznych ze strony KGB. Scarmella miał posiadać informacje dotyczące śmierci Politkowskiej. Mówiono też, że przed lunchem Litwinienko spotkał się ze znajomym z czasów pracy w FSB Andrzejem Ługowojem i jeszcze jednym nieznanym mężczyzną. Podczas spotkania ten ostatni miał nalegać na wypicie wspólnie herbaty, do czego rzeczywiście doszło. Litwinienko w ciężkim stanie trafił do szpitala, z którego jednak wyszedł po kilku dniach. Jednak nie na długo. Wrócił tam z objawami silnego zatrucia. Dochodzenie wykazało, że byłemu agentowi podano truciznę ze związkami talu, które kiedyś stosowano w trutkach na szczury. Powodują one m.in. wyłysienie i uszkodzenie nerwów, co miało miejsce w przypadku Litwinienki. Zmarł w nocy z 23 na 24 listopada 2006 roku w University College Hospital w Londynie, gdzie przebywał pod ochroną. Sekcja zwłok wykazała, że otruto go nie talem, ale radioaktywnym i toksycznym izotopem polonu-210, który podano mu w herbacie. W liście pożegnalnym Litwinienko przypisywał winę za swoją śmierć Władimirowi Putinowi. Śledztwo strony brytyjskiej w 2016 roku wskazywało, że prawdopodobnie Putin zatwierdził zabójstwo Litwinienki. Władze Rosji uznały wówczas śledztwo za upolitycznione. Rok 2007 to natomiast wojna domowa między różnymi rosyjskimi służbami. Większość agentów instytucji innych niż FSB sprzeciwiała się dominacji tej ostatniej. Walka polegała na zbieraniu i publikowaniu różnych kompromitujących informacji. Doprowadziło to do dymisji zastępcy dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa Wiaczesława Uszakowa, który miał dopuścić się miliardowych malwersacji. Na stanowisku szefa FSB Mikołaja Patruszewa zastąpił kierujący służbą do dziś Aleksandr Bortnikow, wcześniej podobnie jak poprzednicy agent KGB. To za jego czasów w 2012 roku skazano na 18 lat pozbawienia wolności emerytowanego pułkownika FSB Waleria Michajłowa za szpiegostwo na rzecz Stanów Zjednoczonych. Wyrok 13 lat za kratkami usłyszał natomiast Władimir Niestieriec, inżynier z kosmodromu w Plisiecku, który miał współpracować z CIA, przekazując informacje o testach najnowszych strategicznych kompleksów rakietowych. Na 12 lat do więzienia trafić miał zaś pułkownik w stanie spoczynku
Władimir Łazar, który sprzedał stronie amerykańskiej mapy objęte tajemnicą wojskową. Co ciekawe, szefa FSB, Aleksandra Bortnikowa, objęto sankcjami w związku ze sprawą usiłowania otrucia w czerwcu 2020 roku opozycjonisty Aleksieja Nawalnego nowiczokiem, bojowym środkiem trującym o działaniu paralityczno-drgawkowym, wynalezionym w ZSRR w latach 70. i wytwarzanym tylko w kilku miejscach na świecie. Nie było to pierwsze użycie nowiczoku, o które podejrzewa się rosyjskie służby. Tym razem mowa jednak o wojskowym GRU, głównym zarządzie wywiadowczym. W marcu 2018 roku funkcjonariusze brytyjskiej policji znaleźli na ławce w miasteczku Salisbury umierających ojca i córkę. Mężczyzną okazał się Siergiej Skripal, były pułkownik GRU, który niegdyś podczas działań w Hiszpanii został zwerbowany do współpracy przez służby z Wielkiej Brytanii. Wyszło to na jaw w 2004 roku. 6 lat później Skripal opuścił Rosję i osiedlił się w Salisbury. Jego rodacy najprawdopodobniej po latach postanowili dokonać zemsty. Były agent GRU i jego córka przeżyli, ale 3 miesiące później ofiarami zatrucia nieznaną substancją padła para z Amesbury, nieopodal Salisbury. Mężczyzna znalazł buteleczkę z płynem, a kobieta, biorąc to za perfumy, spryskała sobie nadgarstek. Kilka dni później zmarła na atak serca. Płyn zidentyfikowano jako nowiczok i powiązano z zamachem na Skripala. Dane przedstawiane na dorocznych, rozszerzonych kolegiach FSB wskazują, że rocznie służba ujawnia kilkudziesięciu etatowych szpiegów i nawet kilkuset agentów służb specjalnych obcych państw, wśród których to agentów niejednokrotnie znajdują się obywatele Federacji Rosyjskiej. Nie tylko w taki sposób obce służby pozyskiwały informacje o bezpieczeństwie Rosji. Wcześniej, bo w 2006 roku, FSB zdemaskowało 4 brytyjskich szpiegów, którzy szpiegowali w Moskwie, wykorzystując do tego urządzenia elektroniczne ukryte w specjalnie przygotowanym kamieniu, umieszczonym w jednym z parków. Niewiele później współpracownik ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii, Tony'ego Blaira, przyznał, że była to prawda. Oczywiście Federalna Służba Bezpieczeństwa sama także pozyskuje istotne wiadomości w innych krajach. Co ciekawe, sama przyznała się do tego w grudniu 2014 roku, przedstawiając w jednym z programów telewizyjnych na kanale NTV historię swojego agenta, który przez 15 lat, w latach 1996-2011, infiltrował Służbę Bezpieczeństwa KAPO w Estonii, pracując w tamtejszym wydziale podsłuchowym. Można łączyć to z zatrzymanym w 2012 roku Aleksiejem Dresnerem i innym szpiegiem Hermanem Simmem, których zwerbowano jeszcze za czasów KGB, a aktywowało ich dopiero FSB, gdy zrobili w Estonii kariery i posiadali dostęp do istotnych, objętych tajemnicą informacji. Warto wspomnieć, że Federalna Służba Bezpieczeństwa ma też zadania zbliżone do instytucji działających w innych krajach, które zwalczają przestępczość kryminalną. Mowa choćby o amerykańskim FBI czy polskim Centralnym Biurze Śledczym Policji, które przeciwdziałają przestępczości zorganizowanej, narkotykowej czy korupcji. 16 marca 2023 roku rosyjska agencja informacyjna TASS przekazała, że w rosyjskim Rostowie nad Donem, około 120 km od granicy z Ukrainą, w budynku Regionalnego Oddziału Służb Granicznych wchodzących w skład FSB, doszło do pożaru, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zginęła, a 2 zostały ranne. Oficjalną przyczyną pojawienia się ognia miało być zwarcie instalacji elektrycznej. Świadkowie twierdzili, że na miejscu słyszalne były wybuchy. W mediach pojawiły się informacje o zlokalizowanym na terenie jednostki magazynie amunicji. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was ten odcinek serii Kryminalne opowieści świat o rosyjskim FSB, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych odcinków dotyczących rosyjskich służb specjalnych, KGB i rosyjskich szpiegów w Polsce. Na kanałach Kryminalne opowieści historia oraz Podejrzani. A także zachęcamy do zasubskrybowania tych kanałów i kliknięcia ikony dzwonka,
aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O FSB można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MPGo. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.